a zawsze proszę być z nami. To my powiemy, że kolor żółty też fajny jest. No, najbardziej kolor zielony wycisza, uspokaja, symbolizuje życie wieczne, czy to na zimę, czy na wiosnę. Bo na przykład jak coś rośnie, kiełkuje, to wiadomo, że to jest młodziutkie, że to jest świeże, bo to jest pierwsze. I sam kolor zielony. Dlatego też zrozumiałe jest, dlaczego matka, żona i kochanka Nemroda, możnego łowcy na przekór Jehowie, już w Księgach Rodzaju o tym przeczytasz, posadziła na jego grobie choinkę wiecznie zieloną. No bo kolor zielony symbolizował życie, że on takie pozagrobowe, w sensie, że nie umarł, ale że gdzieś tam w zaświatach żyje. To było obce Biblii, to było obce filozofii, że tak powiem, chociaż to słowo nie jest pozytywne, w sensie, bo to dotyka może faryzeuszy, saduceuszy, ludzi wywyższających się. No, nie licuje to z prawdą Bożą, bo Biblia nie mówi, że jak zjecie ten owoc, czyli zgrzeszycie, to żyć będziecie, bo Bóg byłby niekonsekwentny, że mot, dwa razy to słowo hebrajskie powiedziane, umrzesz, niechybnie umrzesz, na pewno umrzesz, że Adam i Ewa umarli, że nigdzie ich nie ma. Natomiast pogańskie praktyki i zwyczaje, nauki pogańskie dają dużo radości, że Boga można oszukać, można przechytrzyć, że pomimo, że się zjedli, zgrzeszyli, no to diabeł kontynuuje, to macie życie wieczne i wymyślił właśnie duszę nieśmiertelną. W Biblii słowo dusza to jest istota żyjąca nawet jeszcze przed człowiekiem, bo człowiek też jest duszą. Nie to, że człowiek ma duszę, człowiek sam jest duszą. Przed człowiekiem jako duszą Bóg stworzył jeszcze inne dusze, wieloryby, potwory w morzu, oceanach, prawda? Wszelką duszę żyjącą, płazającą się po ziemi. Także to była dusza. No i tego trzeba było się trzymać. Co mówili Świadkowie Jehowy, co mówili? No ten temat akurat jest trudny, jeden z trudniejszych tematów, ale ludzie jakoś tak nigdy nie chcieli się dowiedzieć, o czym rozmawiali Świadkowie Jehowy, jakie tematy no, omawiali z ludźmi. Książek było bardzo dużo, Biblia piękna, jedna wielka księga, nie chcieli czytać jeszcze i teraz Pismo Święte ląduje w śmietniku, także wiecie Państwo, co mówili, jak wyglądali, to już sobie powiedzieliśmy, że cygano, żydo, dziado, gady, oni interesowali się tym, jak kto wygląda, a niekoniecznie co mówi, bo co mówi, to oni i tak przekręcili, bo ich te usta mają, oni mają gumowe usta, wszystko przekręcają, tak kręcą, no, twardy kark żydowski, serce nieszczere, kłamią, no rzeczywiście cygano, że do dziado gady. Także proszę Państwa, podawanie rąk, tytułowanie przez rabbi, podawanie rąk, to znaczy namaszczeni są, ogiery są namaszczeni przez zakonnice, no w różny sposób, namaszczeni są, święci, tak. Jakby tak spojrzeć, to wydawałoby się, że to są święci. Oczywiście człowiek Boży będzie miał wzrok duchowy, będzie głębiej się patrzył. A oni, jak robią te dymy, a co mówił, to nie chodziło im o to, co on mówił, tylko jakby go obgadać, jakby go w czyją, czy ich, tych świadków Jehowy, przedstawić w krzywym zwierciadle, no, świetle pokazać złym. No, także wiecie Państwo, no, słudzy diabła mają to do tego, że robią źle. Słudzy diabła to mogliby nie spać i stać pod tymi drzwiami, kopcąc papierosy dzień i noc. To będzie wszędzie, proszę Państwa. Czy to będzie biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, czy to będzie sklep, przed drzwiami stoją i kopcą. I tutaj, jak tak papierosa dasz, to jesteś najbliższym znajomym. I teraz już tutaj, w tym złym, różnic nie ma pomiędzy ludźmi. A tak ogólnie to ludzie się dzielą i co innego ksiądz mówi na ołtarzu, co innego ksiądz mówi poza ołtarzem i jeszcze ludzie dalej padalsze, jak poszli, padalsze. To też wcale nie stosują się do tego, co ksiądz tutaj opowiadał na mszy.